Witajcie, drodzy widzowie, w kolejnym nagraniu z serii W mojej głowie. Czyli tak jak widać, gram sobie tutaj na 15 plus 10, aczkolwiek nie wiem czemu coraz gorszych przeciwników mi losuje. No teraz gość 1400, no zobaczymy co z tego wyniknie. E6. Generalnie kiedyś grałem przez koń C3, aczkolwiek tutaj bardzo mi się nie podobało to związanie. Z tego też powodu zacząłem grać przez koń F3, chociaż ostatnio też się zastanawiam, czy do tego koń C3 mimo wszystko nie wrócić, ponieważ te pozycje są tam dosyć interesujące, dosyć dynamiczne. No dobra, przeciwnik tak czy siak to samo. No to ja oczywiście się tutaj gońcem zasłaniam, teraz nie będzie nieprzyjemnego związania. Ważna sprawa, lepiej jest odbić hetmanem, ponieważ ten skoczek w naturalny sposób wejdzie sobie na C3. I teraz to jest dobre pytanie, w jaki sposób na to zareagować, bo generalnie tutaj mnie przeciwnik dosyć mocno zaskoczył. W sensie z czymś takim to się przenigdy nie spotkałem. No i teraz pojawia się pytanie, jak zareagować. No takie najprostsze odejście to hetman C2 oczywiście się narzuca. Potem może koń BD2, pozbędę się tego skoczka. Wygląda to całkiem logicznie. No, będę to musiał sprawdzić, ale tak wygląda na pierwszy rzut oka w porządku, tak? No wiadomo, on F5. I teraz się trochę jeszcze zastanawiam, czy G3, czy nie G3, czy może G4. Jest tutaj też taka opcja. Kusi to G4. Aczkolwiek po G4 on zrobi roszadkę, wybije, pionek odbije. No jeżeli chodzi o atakowanie, to tak średnio bym powiedział. No nie wiem, to może to F3, E4 rzeczywiście trzeba by przeprowadzić, a więc skoczek F, D2. No dobra, spróbujmy w ten sposób. Wygląda to dosyć naturalnie, bo jak zagram E4, no to tu całe to jego skrzydło królewskie będzie osłabione. A D5, powiem tak, w głowie mi to wyglądało bardzo podejrzanie. Czyli on chce przejść do takich struktur z kamienną ścianą, tylko że już nie ma czarnopolowego gońca, więc tak naprawdę nie mając czarnopolowego gońca, to ja średnio widzę sens w tym ustawieniu. No ale to jeszcze trzeba przeciwnikowi udowodnić, że to sensu nie ma. No i pojawia się pytanie, jak to zrobić. No ja bym chciał bardzo F3 zagrać E4. Aczkolwiek trzeba tutaj najpierw dokończyć rozwój, a najlepiej ustawić się przez G3, goniec G2, roszada, wtedy F3, E4 i myślę, że cała ta jego struktura momentalnie się posypie. Bo tutaj jak on ma czarnopolowego gońca, a ja mam czarnopolowego gońca na C1 i ten mój czarnopolowy goniec wtedy jest taki sobie, tam muszę stracić sporo temp, żeby się go pozbyć, no a tutaj mam to wszystko, mam wszystko to samo, tylko za darmo, nie? No to wiadomo, że dosyć dobra opcja. Nie, no wydaje mi się, że tutaj no to jest super ulepszona kamienna ściana. No i teraz zgodnie z planem F3, E4 przeprowadzę i według mnie to on tutaj totalnie nie będzie miał co grać, będzie miał całą masę słabości. No jeszcze muszę tylko na tego pionka D4 uważać. O Jezu, on się wycofał. Nie, no, no to głupie, no bo on powinien oczywiście oj, oczywiście powinien w tym momencie wybić. Wstawić skoczka na F6 i wtedy ten jego hetman zerka na mojego słabego piona. No a teraz jak się wycofał, no to nic dosłownie z tego nie ma. No dobra, no to lecę E4, tak? Zgodnie z planem. Zobaczcie, on tutaj całą masę ma teraz słabości. Wszystkie czarne pola piekielnie słabe. No i oczywiście ja będę chciał to wykorzystać. Według mnie to jest kwestia czasu. Według mnie to jest kwestia czasu, żebym to wykorzystał. Nawet zastanawiam się, czy po DE nie być złośliwym i zagrać w ogóle koń C3 i koniem tu odbić. Aczkolwiek wtedy E3 może być jakieś nieprzyjemne, więc raczej nie będę chciał tego zrobić. No generalnie rzecz biorąc tu słabość jest, więc jakiś goniec H3 też może być nieprzyjemne. Co on tutaj na punkt D4 chce napaść? No złośliwe podejście, słusznie. Słusznie to zrobił. No i teraz jak ja na to zareaguję? No C5 oczywiście się narzuca.
Prawdę mówiąc, końcówka chyba wygląda dosyć interesująco dla mnie ze względu na te jego słabości. No, trzeba się tu dobrze zastanowić, ważna decyzja. Czy ja się chcę z tym śpieszyć, czy nie? No kurczę, nie jestem przekonany. Ale znowu też nie bardzo widać. Chociaż obronić, no to zawsze hetman C3 mogę, ale na C3 to raczej bym skoczka chciał mieć, więc. No nie bardzo to rozwiązanie mnie satysfakcjonuje. Także chyba C5 zostaje. Po hetman B4 oczywiście hetman C3 zagram. Jak mi zbije, to po prostu się szybciej rozwinę. Generalnie to cała moja przewaga oczywiście opiera się na tym gońcu na C8, który jest no, piekielnie słaby w tym momencie, więc tak de facto figurę. O Jezus, mały. No dobra, no to widać, że tutaj przeciwnik zbytnio pomysłu na siebie nie miał. No okej, jak to mówią, rozwój jest zawsze dobry. Także rozwijam się tutaj, wprowadzę wieżę. Z tym wybiciem na D5 to się chyba nie będę śpieszył, bo on wtedy będzie mógł odbić pionkiem i się tutaj otworzy. Ale generalnie na przykład konia 2, konie F4, żeby tu na E6 atakować. Bądź też takie najprostsze, oczywiście B4, B5 jest. No dobra, to jest takie typowe granie na pułapki. No tego proszę nie róbcie. To jest po prostu niedobre. No, zagrał konik G4, bo o matko boska widełki, nie? No tylko problem dla niego jest taki, że ja się po prostu obronię, a ten skoczek stoi teraz tutaj głupio, najzwyczajniej w świecie. No i teraz ja się tylko rozglądam, jak tu najlepiej go za to głupie granie ukarać. Natomiast nie muszę się śpieszyć. Na spokojnie. W razie co oczywiście sobie wieżą tutaj odbije, to linia będzie pod moją kontrolą. On tutaj gra bez dwóch figur, więc ja się nie muszę śpieszyć. Zmobilizuję najpierw maksymalnie swoje siły na skrzydle królewskim, tutaj uderzę w niego. No i prawdę powiedziawszy, to nie będzie co zbierać najpewniej. Także proste i skuteczne podejście, czyli tak jak lubię. No i co, teraz się zaciął? Nie no, to mnie w ogóle zastanawia, czemu ludzie grają na 15 minut, jak w ogóle nie myślą, nie? To znaczy, gość gra na 15 minut i ma te 15 minut cały czas, no także według mnie bez sensu troszkę. Okej, okay. Z tym skoczkiem są problemy, więc oczywiście H3 mi się podoba. Podoba mi się też E5, aczkolwiek z tym E5 to się chyba nie chce wyrywać, bo jednak. No trochę nacisk z jego centrum zdejmę. No i teraz pojawia się pytanie, co tu będzie ważniejsze. No nie, ja mu nie chcę ułatwiać życia. To jest zdecydowanie coś, co ja bym nie chciał, żeby mu życie ułatwić, tylko ja chcę mu życie utrudnić. No i pojawia się pytanie, jak to zrobić najlepiej, żeby mu to życie utrudnić. Brakuje mi tu trochę figur do atakowania, to jest pewnym problemem w tej pozycji, aczkolwiek to E5 tak gościa dobije, nie? Ten jego goniec to już nigdy w życiu nie będzie grał. No dobra, to będę złośliwy w tej partii. E5 i po prostu gościa teraz kompletnie zablokowałem. No wiadomo, są plusy, są minusy, ale wydaje mi się, że plusów zdecydowanie więcej. Tym bardziej, że ten jego skoczek nie będzie mógł w taki naturalny sposób wrócić do akcji. Wiadomo, mnie to konie 2, konie F4 interesuje, to wydaje mi się być dosyć aktywne. Prawdę mówiąc, to nie do końca rozumiem, nad czym gość się tutaj zastanawia. Bo wydaje się, że ma jedno pole na D7, nie? Także tutaj marnuję chyba czas. No, tak w ogóle się zastanawiam, czy ja powinienem na skrzydle królewskim, czy na hetmańskim atakować, bo na jednym i na drugim mogę. No i pojawia się pytanie, czy powinienem. Znaczy, na którym powinienem. Ten goniec trochę mnie tu nie satysfakcjonuje, więc jego będę chciał poprawić zdecydowanie. Ten punkt E6, no piekielna słabość. A, bo po koń D7 on w ogóle goniec H3 dostanie. Ale nieprzyjemny ruch.
No tak, i tutaj ma problemy. No kurczę, podoba mi się. Najzwyczajniej w świecie mi się ten ruch podoba po prostu. Tylko zastanawiam się, czy wtrącenie bicia. Chociaż wtrącenie bicia to on sobie koniem obroni, to raczej nie. Dobra, no to idę zgodnie z planem. No tutaj ten goniec za dużo roboty nie miał, no to trzeba mu robotę znaleźć tutaj. Także zobaczcie, no gość w sumie jak na 1400, to powiem szczerze, że dosyć rozsądnie do tej pory grał. No zobaczymy, jak tu pogra dalej, ale sądzę, że za dobrze nie będzie. Dla niego. Nie no, tutaj nie ma prawa, żeby to dla niego wyszło dobrze. H5. No to powiem tak. No tyle słabości. To nie ma prawa się skończyć dobrze. Zobaczcie, to jest bardzo interesujący moment, ponieważ w jaki sposób ja sobie myślę. Co chce przeciwnik, no to widać. Chce sobie obronić skoczka. Co się zmieniło w pozycji w momencie, jak zagrał H5? Oczywiście osłabiło się pole G6, więc dla mnie bardzo naturalne jest od razu wykorzystanie tej słabości. Także to jest bardzo sprytne podejście. Rozejrzeć się, co było słabego w ruchu przeciwnika i to wykorzystać. Ale źle wykorzystałem, no widzicie. Kurde, za szybko zagrałem. To jest błąd, za szybko zagrałem. Bo mogłem najpierw zbić, a potem wejść tutaj i by mi hetman nie wisiał, a teraz... O kurczę, niechcący zagrałem. No ja się tu chciałem jeszcze zastanowić, niechcący zagrałem. No dobra, może nie będzie to takie głupie. Tak chciałem strzałkę narysować, a przestawiłem hetmana. Geniusz szachownicy. No dobra. No wiadomo, on teraz to ma koń H6 jakieś... No nie, no dobra, no to teraz to bzdurę zagrał. Tutaj już wydaje mi się, że mógł mniej lub bardziej się z kłopotów wykaraskać, no ale tutaj to mi po prostu pionka oddał, no i ma przegraną pozycję. Ale tam ja źle zagrałem. Ja oczywiście tutaj źle zagrałem. Powinienem w tej pozycji najpierw wybić na G4, on musi pionem odbić i wtedy wjechać na G6. I wtedy jakbym wjechał. Wtedy jakbym wjechał na G6, to by mu wisiało i tu, i tu. I obu pionków by nie był w stanie obronić. Także widzicie, no to jest nauczka dla nas wszystkich. Nie należy impulsywnych decyzji podejmować. Generalnie, a szczególnie w szachach. No dobra, teraz no to jest kwestia, żeby tu wstawić skoczka i go jakoś zamatować, nie? Także oczywiście to realizuję. O, może tu hetmana będzie mógł wstawić, ale to koń G5, no to wydaje mi się, że spoko będzie. Tak czy siak. Nie, no, to nawet w sumie będę mógł wymienić, no mam pionka na czysto więcej. Chociaż wolałbym gościa tutaj zamatować, bo w ten sposób by było szybciej po prostu. No wiadomo, lepiej wygrać w dwa ruchy niż w 20, ale kluczowe, żeby wygrać. No dobra, to jest w ogóle zabawne. Ja zauważyłem taką tendencję u takich zawodników, że przez 90% partii to grają od ręki, a jak już mają przegraną, to wtedy zaczynają się zastanawiać dopiero. No dobra, koń G5 ma pewien mankament w postaci koń H7 z wykorzystaniem tego nieprzyjemnego związania. I co ja na to? No powiem tak, no wymiana powinna dać mi wygraną. Trochę szkoda tych hetmanów wymieniać, no. Chociaż dobra, no jego hetman się aktywizuje, no to spoko. Bo tutaj wiadomo, koń G5, koń F7, koń D6, no a ten jego skoczek z G6 to się nie będzie miał gdzie ruszać. Nie rozumiem, nad czym on się tu zastanawia, no bo musi odbić oczywiście. Także tutaj to się nie ma nad czym zastanawiać, gość. Chyba, że się zastanawia, czy się poddać. To by była chyba dobra decyzja dla niego. No nie, no nie wiem. No on zagra koń G6, no ja zagram koń G5. No jak zagra wieżę F8, to się tylko szyderczo uśmiechnę i wymienię.
No nie, tutaj naturalnie słabości są. On musi wieżę F8, no to nic mądrzejszego nie ma, bo inaczej mnie tutaj wpuści, a to się z pewnością skończy dla niego niedobrze. No to dalej wymianki. No i teraz konie 2, konie F4. Żeby na E6 jeszcze go. O, patrzcie, on tu w ogóle bez króla teraz gra. No dobra. Minimalne poprawki. Minimalne poprawki doprowadzą tu do wygranej. Nawet na upartego to będę mógł potem zagrać B4, A4 i pomaszerować tam królem. Skoczek na gońca. Czy to mi się opłaca? Oczywiście, że mi się opłaca. Biorąc pod uwagę, że on się nie ma gdzie ruszać, to każda wymiana mi się tu opłaca. Nie no, ta słabość go wpędzi do grobu. Teraz osłabiło się tutaj, więc po raz kolejny to wykorzystuję osłabienie przeciwnika. Teraz mój skoczek będzie jeszcze lepszy. Zrobię sobie tutaj wolnego pionka. No i po prostu przeciwnika ogram. Najzwyczajniej w świecie idę na aktywność. Musi być przewaga. Nawet nie wiem, czy tu król G2, król F3, król G4, czy najzwyczajniej w świecie pionka nie zdobędę. Może to być prawda. No dobra, on musi aż tam się wycofać. Okej, teraz tak, co tu chce przeciwnik? Ewidentnie przeciwnik będzie chciał zagrać B6, żeby tu otworzyć sobie gońca. Pojawia się pytanie, czy ja mogę jakoś zrobić tak, żeby nie mógł tego zrobić. Chyba tak dobrze to nie będzie, żeby on nie mógł tego zrobić, ale mogę zrobić tak, że to nie będzie dla niego dobre. W jaki sposób? Chciałbym zagrać B4, potem A4 i jeżeli on zagra B6, wybić, wybić i potem zrobić wolnego pionka. Ten pomysł mi się tutaj bardzo podoba, bo wtedy on tak de facto będzie grał bez gońca, kiedy ja zrobię sobie tego wolniaka, a jeszcze wtedy konie 8, końce C7 i będę tym pionkiem maszerował. Także wydaje mi się to być bardzo rozsądnym podejściem w tym momencie. Natomiast jeżeli na B4 on odpowie tak A6 pasywnie, no to oczywiście strzał w kolano z jego strony. No okej, więc wygląda to bardzo rozsądnie. Także gram. No i potem A4, A5, no tak, on zgodnie ze swoim planem zagrał. No i teraz ja gram zgodnie ze swoim planem i po prostu wygrywam. Tutaj żadnych C5 motywów oczywiście się nie boję. No tu ten jego pionek zostanie łatwo zatrzymany przez króla, a mojego pionka on nie da rady powstrzymać, ponieważ ja teraz mam konie 8, koń C7 i wezmę pod kontrolę oba białe pola. Więc z pewnością będę mógł tego pionka popchnąć dalej. No chyba, że on jest teraz naprawdę dobry i zagra król F7, widząc tą moją groźbę. Ale jak zagra król F7, to mogę po prostu koń D7, koń C5. I z tym samym pomysłem. A mam wtedy pole B7 pod kontrolą? Nie, no to jest ograny po prostu. Z jednej i z drugiej strony będę miał wolniaka. Także na jednym to jeszcze może jakoś, jakoś mógłby się bronić, ale na obu nie ma szans. Z jakiegoś powodu ten budzik ustawiłem. Teraz tak myślę po co i nie wiem po co. No dobra, widzę co on tutaj chce. On chce C5 zagrać. I potem zbić tu. Może król E4 on chce zagrać. Ciekawe. Co ty tu kolego chcesz? Wiecie jaki będę złośliwy? Zagram koń D7 i on nie może król E4, bo koń C5. Jezu, jakie to złośliwe posunięcie. I teraz całkowicie kontrgra jego jest odebrana. No nic teraz nie może zrobić. A koń C5 i A6 jest groźny. O, mimo wszystko się zdecydował, no to biorę. Wiadomo, że on weźmie sobie pionki, ale te pionki, no to niech sobie bierze, nie? Nie są mi potrzebne do niczego. No i co? Koń C5, A6 powinno wystarczyć. No i spoko. Król D6 oczywiście nie jest groźny, bo A6. I on tego pionka nie łapie. A ja oczywiście zrobię sobie zaraz drugiego wolnego pionka. Także jest to prosta sprawa. Teraz po prostu wygrana pozycja.
Nawet nie będę tu zgarniał. Nawet nie będę zgarniał. Robię tego wolniaka. I teraz prosta sprawa. Ten pionek E6 to mi do niczego niepotrzebny. Wydaje mi się, że tak będzie najszybciej. No dobra, także tutaj chyba możemy odcinek kończyć, no bo cóż, matowania nie będę wam pokazywał. Chyba, że chcecie, żebym wam pokazywał matowanie, to napiszcie w komentarz. Więc jeżeli to nagranie ci się podobało, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał, żeby dostać powiadomienia o kolejnych. Także dzięki za uwagę i na razie, cześć!